Witam Państwa, to jest wykład czwarty z kropek kwantowych, czyli będziemy robić dalej to, co robiliśmy. Skończyliśmy na Hamiltonianie, nie przybliżeniu wirującej fali w obrazie wirującego układu odniesienia. I ten Hamiltonian policzyliśmy sobie zeszłym razem. Wyglądało tak, że mamy Hamiltonian, zaznaczymy, że to jest przybliżenie. I dalej mieliśmy minus delta, no, określone delta, żeby to miało wymiar energii. Określone delta przez 2 razy sigma z. I odpowiednia maciuszkoła jego 0, 0, minus 1, 1. I tutaj mamy minus 1, 2. I odpowiednio iloczyn skalarny D0, 1. Moment dipolowy razy epsilon 0, czyli amplituda pola elektrycznego gwiazdku T. Potem jest element macierzowy pod przestrzeni kropki kwantowej 0,1, czyli ten, który nam zamienia zbudzony stan 1 na 0. I drugi element D1,0, znowu odpowiedni kawałek momentu dipolowego razy epsilon 0 też wektoru T i element macierzowy 1,0, czyli ten, który powoduje, że kropka przechodzi ze stanu podstawowego w stan wzbudzony. Dobra. I teraz my sobie możemy uprościć lekko ten Hamiltonian, czy też zapisać go w takiej postaci, żeby przepisywania nie było mniej, my będziemy ciągle liczyć z tym Hamiltonianem. Czyli pierwszą rzeczą, którą możemy sobie przypomnieć, jest to, że każdy Hamiltonian jest hermitowski i hermitowskość oznacza tyle, że H, jeżeli to jest Hamiltonian, musi być równy swojemu sprzężeniu hermitowskiemu. Jak weźmiemy ten Hamiltonian na górze i zrobimy sprzężenie hermitowskie, to w pierwszym członie nic się nie dzieje, bo H określone delta i 2 są rzeczywiste, a sigma z to jest jedna z macierzy Pauliego, więc jest zarówno unitarna, jak i hermitowska. Czyli tutaj potrzebujemy tą hermitowskość, czyli sigma z sprzężone jest równe sigma z minus 1,2. I teraz mamy d 0,1 razy epsilon 0 gwiazdką T. To musimy sprząc. I teraz to nie są elementy macierzowe, tylko liczby, więc tutaj wykonajemy sprzężenie zespolone. Natomiast ten element macierzowy trzeba transponować. Czyli transpozycja oznacza, że zamieniamy rzędy z kolumnami. I de facto na poziomie takiego zapisu przy pomocy brakietów sprowadza się do tego, że zamieniamy te dwa współczynniki. I teraz drugi człon. Mamy D1,0 razy epsilon 0 T. Znowu sprzężenie zespolone i transpozycja na elemencie macierzowym, który będzie teraz równy 0,1. Wiemy, że te dwa hamiltoniany muszą dać to samo, czyli że nasz hamiltonian ma być równy swojemu sprzężeniu.
te pierwsze człony są takie same, nic się nie zmieniło, więc niewątpliwie są różne. Natomiast musimy popatrzeć na drugie człony. No, na te kolejne dwa człony mówimy, to tak. I teraz jak się porównuje, to Państwo na pewno wiedzą, czy dwie macierze są takie same, czy nie. No to trzeba popatrzeć, czy każdy z elementów, jak kiedy są zapisane w tej samej bazie, te są, daje to samo. Czyli ten pierwszy człon odpowiada za diagonalne elementy pozostałe takie, jakie są, więc wszystko jest w porządku. Natomiast potrzebujemy, żeby ten element macierzowy był równy temu elementowi macierzowemu, dlatego że transpozycja nam zamieniła te dwa elementy i ten element macierzowy ma być równy temu elementowi macierzowemu. Czyli dostajemy stąd, że D01 razy epsilon D raz T. To przepisałem, ma być równe D10 razy epsilon 0 T gwiazdku. No dobra. I teraz to jest tylko iloczyn skalarny, więc nie ma tu większej filozofii. Trzeba sprząc jedno i drugie. Dostajemy D10 gwiazdką razy epsilon 0 T z gwiazdką. I teraz, żeby to było równe dla dowolnej chwili czasu, a nie stricte przypadkowo, to no, widzimy, że prawa strona, czyli amplituda pola elektrycznego jest taka sama, w jednej i drugiej występuje ten sprzężony kawałek, czyli stąd dostajemy, że musi być tak, że D01 jest równe D1. I to jest właściwie wszystko, co chcieliśmy. Jeżeli to jest spełnione, to automatycznie można sobie po prostu sprawdzić, że te dwa elementy macierzowe też są takie same. W każdym razie mamy jeszcze raz, możemy przepisać nasz Hamiltonian RQA w lekko uproszczonej postaci. Minus H określone delta przez 2 sigma z. Minus 1/2 i niech będzie w tą stronę D01 razy epsilon. Zero od T z gwiazdką razy element 01 plus i teraz możemy pod D10 podstawić D01 gwiazdką wywołaną skalarnie przez epsilon 0 T i ten drugi element macierzowy poza diagonalnym. No dobra. Niewiele się zmieniło z wyjątkiem tego, że tych współczynników mamy trochę mniej. No, pozbyliśmy się jednego, to zawsze jest jakiś plus. I teraz możemy wykonać jeszcze jeden krok, który służy stricte do tego, żeby było nam wygodniej. Mianowicie możemy sobie zapisać, żeby nie musieć za każdym razem pisać tego iloczynu skalarnego. Możemy sobie zapisać ten iloczyn skalarny, który wiemy, że jest liczbą, natomiast to jest liczba, która może być zespolona, więc po prostu oznaczamy to jako H określone jakaś skała F i jakiś czynnik wchodzący minus I. Czyli tak, wiemy, że Hamiltonian ma wymiar energii, to jest operator energii, więc wszystko, co tam stoi, musi mieć wymiar energii na każdym elemencie macierzowym. Więc w sumie specjalnie zapisaliśmy sobie najpierw go jako, no te współczynniki, które tu stoją, jako jakąś stałą rzeczywistą, ale tutaj jest mnożone przez H określone po to, żeby nasze F miało wymiar częstości, czyli H określone F jest
rzeczywiste. Natomiast cała liczba, która wychodzi z tego iloczynu skalarnego, może być urojona, więc no, zawsze można dowolną liczbę urojoną zapisać jako jej długość. Czyli tutaj założyliśmy nie tylko, że ona jest rzeczywista, ale że jest większa, równa od zera. I tutaj mamy czynnik fazowy. Czyli ta stała h kreślone razy f, która do prawdziwych parametrów wchodzących do równania bierze się z modułu tego, czyli z wartości bezwzględnej tego iloczynu skalarnego. Natomiast to jest skala energii, która mówi nam, jak silne jest oddziaływanie kropki ze światłem. Tu z kolei mamy czynnik fazowy, który jak czynnik fazowy jest zawsze trochę bardziej abstrakcyjny. Zobaczą Państwo, jak ten czynnik fazowy będzie wpływał na ewolucję. On będzie, no, może spokojnie być niezerowy. To nas jakoś szczególnie nie będzie interesowało zresztą, ale on może być niezerowy i no, to zależy od tego, w jaki sposób świecimy światłem na naszą kropkę. Dobra, czyli to ma wymiar energii. Więc F ma wymiar częstości, tak samo jak nasza delta, która występuje tutaj. Tak czy siak, to co jest robione w tym momencie, to jest stricte zmiana zapisu po to, żeby nam się nie pamiętały te parametry, żebyśmy nie musieli mieć wektorów i iloczynu skalarnego cały czas do opisania czegoś, co doskonale wiemy, że jest skalarem, wiemy, jaki to ma wymiar, wiemy, że liczba może być zespolona, więc zapisaliśmy ją sobie jako jako jakąś nieujemną liczbę rzeczywistą o wymiarze energii i to jest mnożone przez czynnik fazowy. Czynnik fazowy jest zawsze bezwymiarowy, więc tu przynajmniej nie ma problemu. Należy zauważyć, że w tych czynnikach F i Psi może się kryć zależność od czasu. Ja jej na razie nie będę pisać, ale należy pamiętać, że zarówno F może zależeć od T, jak i czynnik fazowy może zależeć od T. Dobra. Ta druga zależność fazowa nie będzie nas jakoś teraz szczególnie interesować, natomiast ta zależność fazowa będzie nas interesować, bo ona nam mówi, no w momencie, kiedy na przykład w pewnej chwili czasu włączamy nasz laser i potem go wyłączamy, to się przenosi na wielkość tej funkcji F, która przy wyłączonym laserze, jak można się domyślić, oddziaływanie wtedy kropki ze światłem, którego nie ma, jest nieistniejące, więc wtedy F jest równe 0, a poza, jak się go włączy, no to ona się ma jakąś niezerową wartość. Dobra. I stosując ten zapis, możemy jeszcze raz zapisać nasz Hamiltonian w jeszcze ładniejszej, jeszcze bardziej uproszczonej postaci. Jak się liczy coś dłuższego, to zawsze jest wygodnie przypisać sobie w taki sposób, żeby trudność w obliczeniu nie polegała na tym, że gubimy stałe, bo jest ich tak strasznie dużo. I zawsze należy to robić tak, żeby człowiek oszukuje jak najwygodniej. Czyli to jest minus h kreślone delta przez 2 sigma z. I potem mamy hf minus h kreślone razy f przez 2. Czyli tą część rzeczywistą wyciągnęłam przed, natomiast tutaj pojawi nam się jeszcze ten czynnik fazowy e do minus i fi. Zero, jeden.
tego ichi. Jeden, zero. Dobrze. Warto jest czasami zrobić jeszcze jeden krok dalej i teraz można sobie przypomnieć, że dowolną funkcję, no, dwuwymiarową, dowolną macierz dwuwymiarową można zapisać przy pomocy jedynki macierzowej oraz trzech macierzy Pauliego. My tu sprawę już mamy uproszczoną, dlatego że diagonalne elementy, czyli te, w które wchodzi jedynka macierzowa i macierz sigma z, już są zapisane w ten sposób. Jak widać, nie będziemy potrzebować jedynki macierzowej i pozostają nam tylko te pozadiagonalne elementy. I przypominam, że sigma x to jest 0, 1, 1, 0, albo inaczej napisane 0, 1 plus 1, 0, a sigma y to jest 0 minus i 0, czyli minus i 0, 1 plus i 1, 0. No dobrze. Jak pomnożymy macierz sigma i razy dodatkowe i, to tu mamy i kwadrat, i tu mamy i kwadrat, i do kwadratu daje minus 1, czyli dostajemy 0, 1 w pierwszym członie, bo to już był minus, i minus 1, 0. W drugim, jak dodamy te dwa równania, czyli mamy sigma x plus i sigma y, to dostaniemy 2, 0, 1, a jak odejmiemy te dwa równania, to sigma x minus i sigma y, to dostaniemy 2 i to nawet z plusem 1, 0. Czyli element pozadiagonalny 0, 1 można zapisać jako sigma x plus i sigma y przez 2, a element 1, 0 jako sigma x minus i sigma y przez 2. Dobra. I teraz możemy to wstawić do naszego Hamiltonianu. I dostajemy minus h kreślone delta przez 2. Sigma z minus h przez 2 e do minus i fi 0, 1, czyli sigma x plus i sigma y przez 2 plus e do mi plus i fi sigma x minus i sigma y przez 2. Ostatni krok. Pewnie zrobiony za chwilę w jakichś dwóch linijkach. Jest taki, że chcemy zrobić porządek i pogrupować to wszystko tak, żeby razem stały te elementy, które są mnożone przez sigma x i razem żeby stały te mnożone przez sigma y. Tu mam minus h delta przez 2 sigma z minus hf przez 2. I teraz mamy e do minus i fi plus e do i fi dzielone przez 2 razy sigma x i minus hf przez 2 i e do minus i fi
ląda delta przez 2 psi do z minus hf przez 2. Suma e do i fi plus e do minus i fi daje nam 2 cosinus fi. Czyli tu mamy 2 cosinus fi dzielone przez 2 sigma x. I dalej mamy, coś mi się nie podoba, bo jakby i było za mało. A, wiem dlaczego. Dobrze. Minus hf mamy n przez 2 razy i. I teraz tak, to co stoi tutaj, no wiadomo, e do i fi minus e do minus i fi dałoby nam 2 i sinus fi. Ale tu one są na odwrót, więc dostajemy dodatkowy minus. To jest dzielone przez 2 sigma i dwójka, skraca mi się tu, skraca mi się tu. I razy i daje minus 1, czyli te 2 i skracają się z tym minusem. I dostaję minus h delta przez 2 sigma z. Minus h f przez 2 cosinus fi sigma x minus h f przez 2 sinus fi sigma x. Jeszcze ewentualnie można wykonać ostatni krok, można wyciągnąć minus nakreślony przez 2 przed nawias i dostajemy delta sigma z plus f cosinus phi sigma x plus f sinus phi sigma y. No dobrze, i to już no, wygląda dużo ładniej. Czyli zazwyczaj się stosuje, zazwyczaj powód, dla którego stara się człowiek uprościć zapis, jest taki, że potem sobie można z nim, licząc coś dalej, dużo prościej poradzić. Powiedzmy sobie uczciwie, że czasami tak jest, czasami tak nie jest, ale tutaj nam się to bardzo przyda za chwilę, bo pozwoli nam to, jak będziemy już rozpatrywać konkretny przypadek, zrobić interpretację geometryczną, ale do tej interpretacji geometrycznej potrzebujemy zrobić jeszcze jeden krok. Czyli tu sobie napiszę, że to jest nasz Hamiltonian. Zmarzę wszystko na górze. I chcemy to zapisać w jeszcze lepszej postaci, przy pomocy jeszcze krótszego wzoru. I w tym celu potrzebujemy zauważyć, że już, że ten wzór jest bardzo regularny, dlatego że mamy trzy człony, w którym zawsze jest jakaś stała mnożona razy jedna Macierz Pauliego, jakaś stała razy druga Macierz Pauliego i jakaś stała razy trzecia Macierz Pauliego. Czyli biorąc pod uwagę, że z Macierzy Pauliego można zrobić wektor. Wiadomo jak wygląda wektor z Macierzy Pauliego, będzie to wektor składający się z Macierzy sigma x, sigma y i sigma z. No to skoro dostajemy coś takiego, jakaś stała razy każda z tych macierzy, no to można bez problemu zauważyć, że można by to zapisać jako ilość skalarny z wektoru, już z wektora składającego się już z samych skalarów, razy ten wektor składający się z macierzy Pauliego. Czyli taki wektor to będzie nx sigma x plus n, to znaczy ilość skalarny wektoru da nam nx sigma x, ny sigma y plus nz sigma z. I jak
tym momencie może to wyglądać na działania kosmetyczne, to tak naprawdę no jest tu coś więcej, dlatego że później się okaże, że ta oś, którą dostaniemy, będzie łatwo interpretowalna jako oś, wokół której odbywają się oscylacje naszego kubitu, naszej kropki kwantowej, jeżeli ją narysujemy na sferze Blocha, czyli naprawdę będzie to miało, no, ten zapis będzie wygodny. I teraz tak, my byśmy chcieli to zapisać w taki sposób, żeby to n nie było wektorem, no bo z wektorami jest ten problem, że one mają, mogą mieć różne długości i później tam nam się mieszają różne rzeczy, tylko chcemy, żeby to był wersor. Czyli chcemy, żeby to był wektor o długości 1. Więc patrząc na to, można bez problemu znaleźć wektor nieunormowany, który jest równoległy do wektora n. Po prostu weźmiemy te trzy stałe, czyli n nieunormowany do mnóstwa delta f cosinus phi f sinus phi. Rozszukam wersora, to nie ma znaczenia, dowolna stała, przez którą ją przemnożę, więc nie ma sensu przypisywania określonych przez 2. I później chcemy to unormować, czyli chcemy podzielić ten wektor przez jego długość. Więc najpierw potrzebujemy mieć długość wektora. Długość wektora, nazwijmy to dn, to jest pierwiastek z jego ilością skalarnego samego ze sobą. Pierwiastek z delta do kwadratu plus f kwadrat cosinus kwadrat phi plus f kwadrat sinus kwadrat phi. Sinus kwadrat czegoś plus cosinus kwadrat czegoś daje 1, więc tam się ładnie uprościło, że to jest delta kwadrat plus f kwadrat. I my sobie jeszcze oznaczymy to, tą długość, oznaczymy dużą omegą i to się równa delta kwadrat plus f kwadrat. I to znowu będzie miało bardzo istotne znaczenie fizyczne, które zobaczymy później, więc na razie należy tylko wiedzieć, że to się nazywa częstością Lauriego. Rabiego. Jako, że to, co staramy się policzyć, to są oscylacje Rabiego, więc można się domyślić, że częstość Rabiego będzie dość istotna. Teraz należy znowu, zwracam uwagę, gdzie jest, gdzie może być zależność od czasu. F, przypominam, może być zależny od czasu. Laser może nam świecić z równą mocą, albo możemy go właśnie włączać i wyłączać, co jest szczególnym przypadkiem świecenia z równą mocą. Z kolei delta, odstrojenie, pamiętają Państwo, będzie zawsze takie samo, dlatego że zawsze chcemy świecić laserem o tej samej częstości, a no, parametry materiałowe kropki kwantowej, czyli różnice energii pomiędzy ich stanem 0 a 1 też się nie będzie zmieniać. Czyli częstość Rabiego może zależeć od czasu i ta zależność od czasu wchodzi przez ten współczynnik F. Dobra. Czyli niniejszym możemy zapisać sobie nasze N. Już wektor, wektor jednostkowy, dzieląc wektor n z tyldą, ten nieunormowany przez jego długość, czyli przez częstość Rabiego, i to będzie delta dzielone przez omega drugi element to będzie f przez omega razy cosinus
dobrze. I jak mamy coś takiego, to możemy sobie jeszcze wyjątkowo ładnie zapisać nasz hamiltonian. I ten hamiltonian to będzie minus 1/2 h kreślone razy częstość drugiego i nasz wektor n mnożony skalarnie razy wektor składający się z macierzyką jego. Dobrze. Może nam być potrzebna jeszcze jedna rzecz. Się właśnie zastanawiam. 1/2 określona. To się zgadza. No bo jak popatrzymy na ten hamiltonian, to ten hamiltonian może być zależny od czasu w dwóch miejscach. Częstość Rabiego może zależeć od czasu, ale również ten wektor n może zależeć od czasu. Czyli no, hamiltonian zdecydowanie będzie zależny od czasu, czy też może być zależny od czasu. Jest to dość istotne. I teraz właśnie się zastanawiam, czy jeszcze nam będzie potrzebne to, jak te liczby delta i f. Patrzę, czy jest mi potrzebne cosinus theta. Na razie nie, więc nie będziemy się tym przejmować. Czyli mamy wszystko, co potrzebujemy. Mamy najładniejszy możliwy zapis na tego hamiltonianu przy pomocy jednoczynu skalarnego jakiegoś wektora z jednostkowego wektora macierzykowego i mamy skalę energetyczną, bo to 1/2 h omega określa nam, jak silne albo jak słabe jest to oddziaływanie. Dobra. Czyli jak dużo złego czy dobrego będzie robił nasz wektor. I teraz doszliśmy do takiego momentu, że dalej już nie da się za bardzo nic zrobić ogólnie. Czyli ewolucję wynikającą z tego hamiltonianu przy pomocy równania Schrödingera w obrazie wirującego układu odniesienia, który był na początku zeszłego przykładu, można w każdym przypadku, niezależnie od tego, gdzie i jaka jest zależność od czasu, rozwiązać numerycznie. I nie jest to jakoś dramatycznie trudne zagadnienie, ale nie jest to też coś, co będziemy robić na wykładzie, bo to jest wykład, gdzie liczymy sobie pisakiem po tablicy. Natomiast nie chciałabym też zostawić tego w tym momencie, gdzie po prostu mamy hamiltonian, fajnie by było dostać jakieś rozwiązanie, żeby być w stanie popatrzeć sobie na to, jak ta kropka będzie ewoluowała. Istnieją dwa specjalne przypadki, które można rozwiązać analitycznie. No, zostawmy sobie ciągle hamiltonian na dole. Czyli tak, ogólnie można rozwiązać numerycznie. I teraz mamy dwa szczególne przypadki. Rozwiązywane analitycznie. Jest, że nasza faza ma być stała.
Tu jest główny konstans. A potem mamy te dwa przypadki, to znaczy dodatkowe założenia w tych dwóch przypadkach. Jeden jest taki, że mamy kwadratowy impuls laserowy. To oznacza tyle, że jeżeli narysujemy sobie funkcję f od t, to przed pewną chwilą czasu nazwijmy ją 0, laser nie świeci. Później zakładamy, że możemy włączyć laser w taki sposób, żeby natychmiast osiągnąć swoją maksymalną moc. Tutaj oznaczymy to F0 i w pewnej chwili czasu, kiedy to się nazywa T1, wyłączamy laser i znowu nic nie świeci. I pamiętają Państwo, F od T zależy od iloczynu skalarnego momentu dipolowego, który jest jakąś własnością materiałową tej kropki, tego zagadnienia, które dokładnie badamy. I to jest mnożone skalarnie razy amplituda pola elektrycznego. Czyli amplituda pola elektrycznego jest 0, jak wyłączamy laser i jak go włączamy, to ma jakąś wartość. Więc tutaj to jest szczególny przypadek o tyle, że zakładamy, że jak w momencie, jak włączamy laser, to to światło automatycznie jest tak silne, jak może być. Później przez cały czas jest stałe i znowu zakładamy, że jak wyłączamy laser, to to automatycznie znika. Czyli gdybyśmy rozpatrywali rzeczywisty przypadek, to w momencie włączenia lasera, jak teraz włączę zielonym mazakiem trochę wcześniej, mielibyśmy najpierw trochę światła i chwilę by trwało, zanim osiągnęlibyśmy to maksimum i później mielibyśmy i wyłączając znowu by to chwilkę trwało i całkowicie ogólnie trzeba by rozwiązać zagadnienie numeryczne po to, żeby uwzględnić wpływ tego, że na początku nie świeci ten laser tak mocno jak powinien. Ale my się nie będziemy tym przejmować i zrobimy sobie ten przypadek wyizolowany, oczywiście wyidealizowany, oczywiście jeżeli jeżeli te czasy włączania i wyłączania są odpowiednio krótkie, to nie powinno mieć tu jakiegoś znaczenia. Znowu z odpowiednio krótkim jest ten problem, że pytanie z czym to należy porównać. I to, jak sądzę, należałoby porównać z częstością Rabiego. Dobra. I drugi przypadek, który można rozwiązać analitycznie, to jest tak zwane pobudzanie rezonansowe. Czyli ta sytuacja, kiedy odstrojenie jest równe 0. I pamiętają Państwo, żadne odstrojenie to się sprowadza do tego, że różnica energii pomiędzy tymi dwoma stanami 0 i 1 jest taka sama jak energia pojedynczego fotonu wpadającego na naszą kropkę. Czyli w tym przypadku nie ma impuls laserowy może być dowolny, czyli możemy wziąć dowolny kształt, możemy uwzględnić te efekty włączania i wyłączania lasera, a tak czy siak umiemy to rozwiązać analitycznie i dostać wyniki, czyli to musi być dowolne. Dobra. I teraz tak, my będziemy rozpatrywać jeden i drugi z tych przypadków po kolei, ale jeszcze jeden krok możemy zrobić ogólny. Tylko w tym celu potrzebujemy sobie pokazać pewien fakt matematyczny, a w tym celu potrzebujemy wrócić do równania Schrödingera i zobaczyć, co my tak naprawdę, jak wygląda to, co potrzebujemy rozwiązać.
Czyli jeżeli mamy nasz Hamiltonian, chcemy znaleźć ewolucję dla dowolnego stanu początkowego, no to używamy równania Schrödingera. Jak Państwo pamiętają, ono będzie wyglądało dokładnie tak, jak powinno wyglądać, mimo że jesteśmy w obrazie wirującego układu odniesienia. Z tego prostego powodu no, pokazywaliśmy sobie na początku, że potrafimy wtedy doprowadzić równanie do tej samej postaci, w jakiej się standardowo pisze równanie Schrödingera. Ale te wszelkie zmiany są ukryte w Hamiltonianie, natomiast my już mamy Hamiltonian, który zawiera te wszystkie efekty, więc nie ma się czym przejmować. Czyli równanie Schrödingera to będzie powodna funkcji w tym odpowiednim obrazie. To jest minus i przez h określone razy Hamiltonem. Ten z tyldą, znowu w naszym odpowiednim obrazie. Teraz zrobię to ogólnie, więc nie ma czym się przejmować, inaczej mówiąc nie dopisuję mu RWA. To może zależeć od czasu. Psi z tyldą i to psi też musi zależeć od czasu. Zazwyczaj się tego nie pisze, ani w Hamiltonianie, ani w psi. Natomiast do tego, co ja chcę zrobić dalej, jest istotne, żeby ten czas tu był. Czyli to, co ja chcę zrobić, to jest rozwiązać formalnie to równanie Schrödingera, pokazać Państwu, jak wygląda rozwiązanie. Ono się tam pojawiało na, no, na drugim wykładzie, na tamtych wkładach otwartych, ale tak czy siak tam było po prostu pokazane, że takie, że to rozwiązanie istnieje i jak wygląda, bo nie było nam szczególnie do niczego potrzebne. Tu natomiast rozwiązanie formalne równania Schrödingera z czasem jest nam potrzebne, więc je sobie wyprowadźmy. Przenosi, czyli możemy je traktować tak, jakby to było zupełnie zwyczajne równanie różnikowe. Możemy dt przenieść na prawą stronę i dostajemy d psi z tyłu pod t równa się minus i przez h h od t od t. Zobaczmy, czy coś widać przy tej wielkości. Widać. Psi od t dt. I teraz możemy to bez problemu przecałkować. Chcemy całkować od chwili jakiejś 0 do chwili t. Czyli skoro ja chcę całkować od chwili 0 do t, tu zmienię sobie oznaczenie i sprimuję te wszystkie czasy, żeby w granicach całkowania nie występowała ta sama zmienna, to podczas całkowania. I tutaj mamy całkę od stanu chwili początkowej do stanu chwili końcowej, a tutaj mam całkę po prostu od chwili początkowej, bo sobie wybieram tutaj już 0. Do chwili końcowej t. Oczywiście to całkowanie można przeprowadzić od jakiejś chwili t0 do t. Nie musi to być 0, ale to nam w sumie w żaden sposób nie zmienia wyników, więc nie ma co się tym przejmować. Pierwsza całka jest prosta, bo nic pod nią nie stoi. Czyli dostaję psi z tylną od t minus psi z tylną od 0. I wiadomo, jako wynik dostałam psi z tyldą od t prim, ale w granicach od t do 0,
wykonałam te granice i dostaję tyle. A z prawej strony mam po prostu tą całkę, z którą nie bardzo coś mogę zrobić. Od zera do T, A z tylu T pi, Psi z tylu T pi. I jeszcze fajnie by było te pi mieć tutaj, bo inaczej jak zacznę tych cech mieć więcej, to zacznie mi się plątać. Czyli formalnie rzecz biorąc mogę napisać Psi z tylu od T równa się psi z tylną od zera. Przenoszę go po na drugą stronę. Minus i przez h. Całka od zera do t. Zet ping. H z tylną od t ping. Psi z tylną od t ping. No dobra, wiele nam to nie dało. To znaczy mamy równanie na stan, który chcemy znać po ewolucji przez czas T, zależy od stanu początkowego, ale tutaj po prawej stronie mamy Hamiltonian, który nam może zależeć od czasu, mamy funkcję, której nie znamy, która zależy od czasu, tego przynajmniej znamy, ale to nam może, jeżeli już wpiszemy tą całkę porządnie, to nam może niewiele pomóc. Natomiast możemy, tak czy siak jest to formalne rozwiązanie i tutaj stoi psi z tylną od t pi, więc ja mogę po prostu stawić to, rymując, i stawić to rozwiązanie w to samo miejsce. Czyli robimy dokładnie to samo, co się zawsze robi, jak się wyprowadza rachunek perturbacyjny i tylko zmienię sobie oznaczenie jeszcze raz, przepraszam, ale niech to będzie całka po t1. Czyli krok kolejny jest taki, żeby napisać sobie psi od T1. Wtedy całkowanie jest od 0 do T1. Tutaj musimy mieć jakieś T2, T2 i T2. A to napiszę. Czyli psi z tylną T1 to się równa psi z tylną od 0 minus i przez H całka od 0 do T1. Bo tutaj jest regułek T1, więc musimy całkować po czymś innym, DT2, H z tylną od T2, Psi z tylną od T2. Wszystko co zrobiłam, to zmieniam indeksy, natomiast teraz widać, dlaczego mogę to wstawić do górnego równania. Tu idzie. I dostaję Psi z tylną T, to się równa psi z tylną od 0 minus i przez h przepisuję górne równanie całką od 0 do t1. Potem jest h z tylną od t1, a potem jest psi od t1, czyli psi od 0. Muszę jakiś namiot otworzyć, złego nawiasu, bo to Państwu będzie jak komutator wygląda, to nie słusznie. To będzie nawias. Minus i przez h. Całka od 0 do t1. Dt2. H od t2. Psi od t2. Dobra. I zamknę. Jak to wymnożymy, to dostajemy psi z tylną od 0 minus i przez h kreślone całka od 0 t dt1 h od t1 z tylną psi od 0. Plus minus i przez h określone do kwadratu. Całka od 0 do t do t1. Całka od 0 do t1 do t2. Wyciągnę to na całkę przed nawias. Potem mamy h1, h od t1, h od t2.
przyjął ten dom. I można sobie wszystko pokrytować. Widzą Państwo, że w sumie mogliśmy to robić na poziomie zwykłego równania Schrödingera, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Jedyna różnica jest taka, że muszę wszędzie tyldy dodawać, ale no to jest prosty, zwykły rachunek perturbacyjny, który polega na dostaniu formalnego rozwiązania i wstawianiu go coraz no, w każde miejsce, gdzie występuje psiot P. Czyli jak to zrobimy odpowiednio dużą liczbę razy, musielibyśmy sobie pod psiot T2 wstawić no, to rozwiązanie z odpowiednio zmiennymi. Zera minus i przez h kwadrat od 0 do t dt1 h od t1 psi od 0. I zaletą tych członów, które dostają w rozwinięciu, jest to, że tutaj już tylko Hamiltonian zależy od czasu, natomiast tu mamy znaną funkcję początkową. Więc w tym momencie, jak tego kawałka się nie dało przecałkować, dlatego że mieliśmy Hamiltonian ze znaną zależnością od czasu, ale również funkcję falową z nieznaną zależnością od czasu, czyli żeby znaleźć to rozwiązanie, trzeba by rozwiązać funkcję całkową, no, tą funkcję równiczkową, która była wyżej, więc tą funkcję całkową, to tutaj z kolei po prostu dostajemy całki, które możemy policzyć, bo zależność od czasu stąd idzie do wyższych członów rozwinięcia. No dobra, i drugi kawałek wyglądał ten, tylko tutaj to był psi od zera, czyli można się domyślić, jak wygląda enty kawałek, albo policzyć sobie to wystarczająco dużo razy, żeby zauważyć, jaki jest. No, żeby zauważyć wzór, żeby zauważyć regularność, czyli enty człon będzie wyglądał tak, że tutaj będzie n całek od 0 do t do t1, od 0 do t1 do t2 i tak dalej, aż mamy całkę od 0 do tn-1. I później mamy Hamiltoniana od T1, od T2, aż do Hamiltoniana od Tn. I znowu psi od 0. I kolejne, pole rozwinięcia. Czyli no, czyli psi od T można sobie zapisać jako taką sumę. A, dobra. Kolejny krok, który należy wykonać, to jest wyciągnięcie psi od zera przed nawias. Czyli dostajemy 1. No jak to pomnożymy z prawej przez psi od zera, to dostajemy psi od zera. I później mamy minus i przez h kreślone tam od zera i wtedy 1. A T1 i tyle, bo psi znowu wychodzi przed nawias po prawej stronie, plus kolejne elementy, aż dojdziemy do N-tego, minus i przez H kreślony całkiem DT1 do całki od 0 do TN-1 DTN H od T1, H od Tn. Wszystkie? I z prawej strony
zagrożony do produkcji. Od zera. Wiadomo, czyli tu jeszcze zapomniałam zaznaczyć, że to idzie w nieskończoność, dlatego że każdy rząd rozwinięcia, jaki zrobimy, to na końcu dostaniemy jeden człon, który zależy od psi, od te człony, jeżeli są spełnione pewne warunki, często robią się coraz mniejsze, więc dlatego można wtedy brać ileś tam rzędów tylko na rozwinięcia perturbacyjnego, ale to, co nas interesuje, to jest formalne rozwiązanie porównania Schrödingera i to jest dokładnie to, co dostaliśmy, czyli to, co jest tutaj, się oznacza i to stricte oznacza to, co jest na górze, w nawiasie, to jest definicja, że to jest uszeregowana czasowo funkcja wykładnicza. Minus i przez H. Całka od 0 do 1. H z tyłu do T1. I z prawej strony mamy relacji od 0. I tak naprawdę to, co jest tu w nawiasach, to jest definicja tej funkcji. Jak Państwo na to spojrzą, myślę, że każdy z Państwa wie, jak rozwinąć szereg funkcję wykładniczą. Gdybyśmy po prostu wzięli ten kawałek i rozwinęli funkcję wykładniczą w szereg, to nie dostalibyśmy tego, co jest na górze, tylko dostalibyśmy pojawiające się całki. Takiego typu, że po prostu by było 0 do t, d, t1, h z tym do t1 i w każdym członie by występowało do potęgi n. To zdecydowanie nie jest ta sama funkcja, co mamy na górze, dlatego że tutaj te całki są wzajemnie ze sobą związane i dopiero potrzebujemy mieć wynik z... musimy być w stanie wykonać pierwszą całkę, żeby zacząć drugą i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie do progu wcześniej definicja czasowo uszeregowanej funkcji wykładniczej. Tak, w sposób oczywisty gorzej się to liczy niż normalną funkcję wykładniczą, ale z drugiej strony właśnie często mamy do pomocy to rozwinięcie perturbacyjne. Często się okazuje, że któryś rząd nie jest nam potrzebny. I tak dalej, ale w naszym przypadku będziemy to rozwiązywać porządnie, tylko to idzie tak, że na tych dwóch specjalnych przypadkach, które sobie rozwiążemy na tablicy, okaże się, że możemy naszą funkcję wykładniczą sprowadzić do zwykłej funkcji wykładniczej, a w ogólnym przypadku trzeba to robić tak, no i wtedy ta numeryka polega dokładnie na tym, że się wykonuje kolejny rząd rachunku perturbacyjnego i kolejny i w pewnym momencie się zauważa, że następny już daje tak niewielką zmianę, że można sobie odpuścić milczenie dalej. Przypominam tak tylko na marginesie, że w ten sposób rozumiany rachunek perturbacyjny nie zawsze działa, dlatego że w różnych bardzo złośliwych sytuacjach jest tak, że te kolejne funkcje w
większą liczbą całek mają znaczenie, ale jak mówię, to nie jest nasz problem, my będziemy brać duże rozwiązanie. My będziemy brać rozwiązanie dokładne. No dobra, i żeby przyjąć to dokładne rozwiązanie, potrzebujemy pokazać jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest taka, że potrzebujemy pokazać, że jeżeli Hamiltonian komutuje ze sobą dla dwóch różnych chwil czasu, to wtedy to rozwiązanie się bardzo upraszcza. A drugie jest takie, że faktycznie nasz Hamiltonian komutuje dla dwóch różnych chwil czasu. Czyli chcemy pokazać, że dla Hamiltonianu który spełnia z takiego, że dla każdego jeden niech będzie T2, Hamiltonian od T1 komutuje z Hamiltonianem tym samym, ale od T2. Komutuje, czyli ten komutator jest równy 0. Mamy nasza czasowo uszeregowana funkcja wykładnicza. No dobrze, przepiszę całość. Tak, 0, t, t1, a t1, tildą. Sprowadza się do zwykłej funkcji wykładniczej. Minus i przez h. Zaraz to pokażemy, natomiast podkreślam jeszcze raz, że różnica jest całkiem drastyczna, dlatego że w momencie, kiedy mamy tą czasowo uszeregowaną funkcję wykładniczą, no to każdą z tych, każdy rząd rozwinięcia perturbacyjnego, każdy z tych ciągów całych trzeba rozwiązywać osobno. To znaczy no, w ten sposób, że to rozwiązanie wchodzi tutaj pod pierwszą całkę z pierwszym Hamiltonianem, potem mamy następne, następne i następne i trzeba za każdym razem brać wynik poprzedniego całkowania i całkować jeszcze raz. W momencie, kiedy mamy zwykłą funkcję wykładniczą, to rozwinięcie zwykłej funkcji wykładniczej szereg Taylora daje nam sumę od n równego 0 do nieskończoności x do n przez n silnia. Jeden wzór, który zawsze pamiętam, czyli to jest równe 1. Jedynka macierzowa, bo to co ta macierz, która tu stoi, to nawet po przycałkowaniu to jest macierz, do potęgi zerowej daje jedynkę macierzową, tak samo jak zwykła funkcja do potęgi zerowej daje 1. I później mamy plus suma po n, ale teraz będzie od n równego 1 do nieskończoności. Specjalnie wyciągnęłam tą jedynkę do tego, że zazwyczaj się o niej zapomina, jak ona się już pojawia w ludzi peszy. I mamy minus i przez h określone do potęgi n tej i ta całka od 0 do t, t 1 h od t 1 i to też jest do potęgi n tej. Czyli jest prościej, bo nie raz trzeba całkować,
nie ma, brakuje mi słowa konwolutyw, nie ma zapętlonych całych. Na pewno jest jakieś ładne polskie tłumaczenie, ale nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie liczymy raz jedną całkę i wszystko jest dobrze, bo no, mam wynik. Dobra. Czyli tak, skoro chcemy to pokazać, to proponuję wyjść z tej sytuacji, że nasze nasz Hamiltonian komutuje do dwóch różnych czasów, ale wiadomo, jak się to rozwija w szereg, więc ja proponuję wziąć, no i wiadomo również, że zerowy rząd rozwinięcia, pierwszy rząd rozwinięcia, jak się to porówna, będzie taki sam, więc proponuję wziąć drugi rząd rozwinięcia, a potem się już to robi tak samo, więc jak udowodnimy dla drugiego rzędu rozwinięcia, to wszystko będzie w porządku i nie będziemy musieli robić tego dalej. Czyli w celu pokazania tego bierzemy, że H od T1 i H od T2 powodują dla każdego T1 i T2 i chcemy pokazać, z tego wynika, że całka od 0 do T DT1, a całka od 0 do T1 DT2, H od T1 H od T2 jest równa całce od 0 do T DT1. H od T1 do kwadratu. Czyli do kwadratu znaczy tyle, że mam jeszcze raz tą samą całkę DT. Czyli nawet jeżeli tu damy DT2, H od T2, żebyśmy na pewno wiedzieli, że to są różne zmienne i że możemy je traktować osobno, to główna różnica jest taka, że w tym pierwszym przypadku granice całkowania zależą od siebie wzajemnie, czyli najpierw całkujemy do T1, pierwszą całkę wykonujemy do T1, a później całkujemy po T1, a tutaj z kolei obie całki jeszcze nam dadzą ten sam wynik, ale całkujemy niezależnie, bo po przecałkowaniu T dostajemy operator zależny od T i tutaj tak samo dostajemy operator zależny od T i ewentualnie od 0. Czyli żeby to zrobić, zaczniemy z lewą stroną tego wzoru, mamy całkę T DT1, całkę od 0 do T1 DT2, H od T1, H od T2. Ja się zazwyczaj tak ładnie zapisuję, no, tak, że te całki są po lewej stronie, ale w gruncie rzeczy to jest to samo, co napisanie całkiem od 0 do T, DT1, H od T1, dlatego, że ten Hamiltonian nie zależy od T2, więc po nim nie całkujemy. Nie możemy tutaj mieć całkiem od 0 do T1, DT2, H od T2. I teraz tak. Jeżeli dwa operatory komutują ze sobą, to oznacza to tyle, że istnieje baza, w której obydwa operatory, tutaj hamiltoniane, są diagonalne. Czyli komutacja oznacza tyle, że istnieje
baza, w której obydwa operatory są diagonalne. Czyli co to znaczy, że jeżeli Hamiltonian T1 napiszemy w jego bazie diagonalnej, on jest hamiltonski, musi posiadać bazę diagonalną. Gorzej, musi posiadać bazę diagonalną z rzeczywistymi wartościami własnymi. I dajmy to suma po n. En. O, T zapewne. T1. No dobrze, T1. Ups, nie dobrze, N. T1. I H, to możemy zapisać zawsze, H od T2. To jest suma po N, N. T2. N od T2. N od T2. Tego, żeby zrobić zawsze dla dowolnych dwóch operatorów, które są diagonalizowane, czyli zawsze dla hamiltonskich. Natomiast jeżeli one komutują, to istnieje baza N, która jest taka sama i która diagonalizuje oba te hamiltoniany jednocześnie. No! Mogą Państwo się domyśleć, bardzo nam to ułatwi sprawę, dlatego że to pozwoli nam zamienić zagadnienie, które jest no, na macierzach, na operatorach, na zagadnienie do rozwiązania na liczbach, na skalarach. Skalarami się pracuje łatwiej. Czyli jak tutaj sobie podstawimy, czyli mamy tą komutowalność, to znaczy, że istnieje taka baza N, która diagonalizuje obydwa, to dostajemy całkę od 0 do t do t1, suma po n, e, n od t1, nn. I teraz jeszcze chcę mieć to całkę po lewej stronie, no dobrze. Teraz akurat po wymotanie się całej w środku będzie mi przeszkadzało. Całka od 0 do t do t1. Całka od 0 do T1, T2 i drugi hamiltonian w tej samej bazie będzie suma po M, E, M od T2, M, M. Czyli mamy całki od DT1, od DT2. Granice całkowania tam są, żeby sobie Państwo wyobrazić. Mogę sumy wyciągnąć przed NN, mogę tak naprawdę też wyciągnąć przed całki, co teraz zresztą zrobię. Mogę skalary wyciągnąć przed EN i NN. To T2 mam N. M. A to jest ta sama baza ortonormalna, czyli to jest delta Diraca NM. Czyli mam sumę po NM. Mówiłam, że będę sumę wyciągać na lewo. Całka po DT1, całka po DT2, E, N od T1, E, N od T2, delta NN, NN. Wykonujemy deltę razem z jedną sumą i dostajemy sumę po N, całka DT1, całka DT2, EN od T1, EN od T2, NN. Czyli de facto rozdzieliliśmy nasz
nasze zagadnienie w taki sposób, że mamy sumę po różnych elementach macierzowych. Jak sobie Państwo wyobrażą tą macierz, to jest duża macierz diagonalna, gdzie na każdym elemencie macierzowym jest inne całkowanie, ale nie zmienia to faktu, że możemy się zająć każdym z tych kawałków osobno, dlatego że one nie wpływają na siebie wzajemnie. Czyli ta komutacja była nam potrzebna do tego, żebyśmy zredukowali zagadnienie macierzowe do, gdzie no, różne elementy macierzowe by wpływały na ewolucję innych elementów macierzowych i tak dalej, do zagadnienia, które jest stricte skalarne, dlatego że każdy element diagonalny się zachowuje cywilizowanie i sam z siebie, nie wpływają na siebie wzajemnie, więc każdą z tych całek poniekąd trzeba rozwiązać osobno. Dobra. A teraz możemy się w takim razie zająć tym, patrząc tylko co tu zmazać i dlatego już jest dość prosto pokazać, że faktycznie to jest równe pojedynczej całce do kwadratu. Zaraz to przypiszemy, to całkę od 0 do t dt1, całkę od 0 do t1 dt2, e od t1, e od t2. Ten krok, który nierozsądnie wyglądał na początku, a później wróciłem do mnie na całej po lewej stronie, czyli zapiszemy to jako całkę od 0 do t, dt1, n od t1, całkę od 0 do t1, dt2, n od t2. Ok. I teraz tak, zakładamy optymistycznie, że umiemy rozwiązać pojedynczą taką całkę. Czyli oznaczę sobie jako niech całka od 0 do t1, dt2, niech oznaczmy sobie nieoznaczoną dt2. Tego e. Ja zaraz zgubię te e, bo one tutaj nie mają najmniejszego znaczenia. Czyli zakładamy, że umiem policzyć tą całkę i że to jest może być t. No dobra, n jest powiedzmy potrzebne, to jest f od t. I to tak naprawdę jest po prostu oznaczenie. I nasza pierwsza całka ta od 0 do t1 dt n pod t2 to jest f od t1 minus t od 0. I możemy to wstawić tam na górze. Dostajemy całkę od 0 do t dt1 en od t1 razy f od t1 minus f od 0. Dobrze. I my chcemy pokazać, że to tak naprawdę jest f od t do kwadratu. F od t minus f od 0 do kwadratu. Dobrze. Potrzebujemy, żeby tam wyszła jeszcze to n silnia, czyli jedna druga. Czyli
Przepraszam, właśnie sobie zdałam sprawę z tego, co zrobiłam długo. Pamiętają Państwo, jak było to T, lewo, E. Nie wiem, czy się nazywa X. Nie no, potrzebuję całki. Niech już będzie całość. Minus I przez H całka. To wyglądało tak, że to było 1 plus suma po n minus i przez h kreślone kwadrat dn. I później była całka od 0 do t i do t 1. Aż do całki od 0 do t n minus 1 d t n h od t 1 do h od n t n. Przepisałam tylko ten wzór, który był w którą bardziej no, w skondensowanej formie. Jest od n do 1 do nieskończoności. Jak weźmiemy zwykłą eksponentę, minus i określone całką od 0 do d, dt, h od t, to było 1 plus suma po n, nieskończoności, minus i przez h do n tej, to się zgadza. Tutaj mamy pojedynczą taką całkę, czyli od 0 do t, dt1, h od t1 i cała całka podniesiona do nt, ale tutaj jeszcze jest n silny. Na pewno tu napisałam porządnie ten wzór, tylko tu akurat nie zapominam, a jeśli nie, to zapomniałam później. I my się patrzymy na to, czy element dla n równego 2 da nam to, co powinien w tej granicy, że nasze no, że nasze hamiltoniany komutują, ale tutaj jest jeszcze n. Czyli to, co my potrzebujemy, to żeby każdy z tych członów no, dawał do, przechodzić dowolny inny z tych członów, czyli dla hamiltonianu do każdego t phi. Hamiltonian od T, komu tu jest Hamiltonian od T prim, to ma nam dawać tyle, że dla każdego N to, co jest na górze, mam się to, co jest to, temu, co jest na dole. Więc o, bardzo miejsce tego przepisywać. To się nazywa X. N, a to się nazywa Y, N, czyli X, N, my się patrzymy na ten przypadek, że X2 jest równe Y2, czyli potrzebujemy zobaczyć to, że minus i przez h do n tej całka dt1 całka dt2 od 0 do drugiego t1 h od t1 h od t2 ma być równe i tu jest ten kawałek, którego zapomniałam, 1 przez 2 silnia, czyli jedna druga, ten minus i przez h plus h, minus i przez h do kwadratu, całka od 0 do t, dt1, h od t1 do kwadratu. I to widać się skróci, tu się nie musimy przejmować, natomiast to, czego zapomniałam wypisać na samym początku kwestii tego, co szukamy,
to że nam się jeszcze tu musi pojawić jedna druga. Ta jedna druga jest istotna i jakby się liczyło coraz wyższe rzędy, to się okaże, że tam później ma być jedna szósta, czyli trzy silnia i cztery silnia, trzy czwartym rzędzie i pięć silnia i tak dalej. No to będziemy pokazywali tylko do dwójki, ale tak czy siak zaraz by mi nie wyszło i by się zastanawiała dlaczego, a to dlatego, że to naprawdę działa, czyli no naprawdę się tam to jeden czy rzędzie silnia pojawia. I zaraz to zrobię. Dobra. Rozdzielamy sobie tę całkę na dwie. Mamy całkę 0, dt1, e od t1, f od t1, minus całka od 0 do t, dt1, e od t1, razy e od 0. F od 0 nie zależy od T1, więc możemy bez problemu wykonać tą całkę i ona da nam F od T minus F od 0, czyli to się równa. Całka od 0 do T, DT1, F od T1, F od T1 minus F od T minus F od 0, zaraz dam nawias, więc to będzie miało sens, razy F od 0. No dobra. Ale ciągle mamy całkę do wykonania i musimy się zająć tą pierwszą całką, czyli mamy całkę od 0 do T, DT1, E od T1. F od T1 jest to ewidentna, no ewidentnie jest to całka, w której mamy iloczyn, czyli będziemy ją całkować przez części, jak się można domyślić. I teraz to, co chcemy zauważyć, to jest, że skoro F od T to jest całka D T E od T, no to automatycznie działa to też w drugą stronę, że E od T to jest pochodna z T z E od T. Pochodna z F od T, przepraszam. Uczam się. Tak, czyli musi tak być, bo jak wstawimy to do środka, to dostajemy całkę DT, DF, DT, DT się skraca i dostajemy całkę do DF, czyli F. To tylko sprawdzamy z tą straszliwą tendencję do tego, żeby coś wstawić na odwrót. Czyli możemy to zapisać w taki sposób, że to jest całka od 0 do T, DT1, F prim od T1, F od T1. I oczywiście prim oznacza pochodną. I teraz możemy to przecałkować przez części. I tutaj jest jakbyś ładnie nazywa P4. Całkowanie przez części też przypominam częściowo Państwu, częściowo mi. To działa tak, że jeżeli mamy całkę z pochodnej z iloczynu, to chyba tak się wyprowadza. Pochodne P i całka jest T. Tu to się równa A z B z jednej strony,
No, z drugiej strony całka powie D, D, A, B, powie D. Możemy policzyć sobie pochodną po prostu i dostajemy całkę powie D, D, A, powie D, całkę D, plus A, D, D, powie D. Lewa strona musi być równa prawej stronie, czyli stąd dostajemy, że całka DT pochodni z A pin B musi być równa A razy B minus całka DT A B pin. Już tam mamy jedną pochodną. Więc możemy to zamienić. No. No. Dobra, mamy bez pochodnych żadnych, czyli F. Od T1 do kwadratu w granicach 0 i T i to jest ten kawałek minus całka od razy T do T1 F od T1 od T1. No dobra, i zauważamy, że to, co jest tutaj, się powtarza tu, czyli dostajemy, że 2 całka 0 T dt1 F od T1 prim od T1, czyli 2 razy ta całka, to się równa F kwadrat od T minus F kwadrat od 0. Wykonałam tą część równą. Czyli teraz możemy to zapisać podstawiając, że całka od 0 do T DT1 F od T1 F od T1 to się równa F kwadrat od T minus F kwadrat od T dzielone przez 2. No dobra, jak na razie radzimy sobie całkiem ładnie. Chcemy to z powrotem wstawić do tej całki, którą liczymy. To, czego nie chciałam mazać, ale mówi się trudno. Czyli jeszcze raz mamy naszą całkę od 0 do T dt1 F od T1 całka od 0 do T1 D T2 F i T2. To była nasza całka i tu przepisuję ten wynik, to jest całka od 0 do T DT1 F od T1 F od T1 minus F od T już T razy F od 0 plus F od 0 do kwadratu. Nie wiem, czy dobrze, że to wyróżniłam, czy nie. I możemy podstawić to, co przeliczyliśmy przed chwilą. Czyli, czy ta pierwsza całka to jest F od T do kwadratu przez 2 minus F od 0
tym f od 0 do kwadratu. Czy jak skrócę to z tym, to tu dostanę plus. I mogę to ładnie zapisać, że to 1/2 f od t minus f od 0 do kwadratu. Czyli to się równa 1/2 razy całka od 0 do t dt1 f od t1 do kwadratu. Co na szczęście kończy dowód. Czyli to, co pokazałeś, to znaczy potem należało pokazać, że to tak samo działa dla trzeciej, dla trzech całek, dla czterech całek i dla pięciu całek i tak dalej, dla trzeciego, czwartego, piątego rzędu rozwinięcia. Ale jak się mogą Państwo domyślić, to mogą sobie Państwo też przeprowadzić ten dowód, jak Państwo chcą, dla każdego kolejnego. Tam w końcu powinno się dać znaleźć jakąś regularność, ale no tak czy siak, to działa. Czyli pokazaliśmy, że działa dla drugiego rzędu i że pojawia się ta stała, która powinna się pojawić potem z tego wykonywania, całkowania przez części i tej części bez, pojawią się dalej odpowiednie stała, wszystko będzie dobrze. Czyli skoro tak jest, to jeszcze raz powtórzę i już kończę, bo widzę, że już jestem po czasie. Pokazaliśmy tyle, że jeżeli dla dwóch różnych czasów nasz chomik dla dowolnych dwóch różnych czasów, czy dla wszystkich różnych czasów, na tego T i T i nasz Hamiltonian komutuje ze sobą, to wtedy ta czasowo uszeregowana eksponenta minus i przez h całkiem 0 do t, t1 h pod t1 jest, sprowadza się do zupełnie zwykłej funkcji dokładniczej minus i przez h całkiem 0 do t, dt1 h pod t1. Przy okazji pokazaliśmy, że tak jest, jeżeli no, że tak jest dla dowolnej funkcji skalarnej. To się na tym opiera. Dla funkcji skalarnej nie ma żadnej różnicy pomiędzy funkcją wykładniczą uszeregowaną czasowo, a taką, która nie jest, a dla macierzy, żeby to nie miało znaczenia, to muszą pogotować. No dobrze, to do widzenia Państwu i następnym razem sobie obejrzymy dzisiaj.